Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj trochę pracy mamy na zewnątrz. Przygotowuję się powoli do elewacji. Będziemy ocieplać budynek. Styropian zamówiłem, 15 grafit. Także spełniamy wszystkie normy. No i co? Dzisiaj troszeczkę oczyszczę sobie tutaj te ściany. Były oczyszczone, ale wiadomo, jak zawsze gdzieś. No i tutaj mam zrobione, do kominka. To muszę to przerobić, dlatego że z kostką wyjdziemy do tego poziomu. To będzie kostka. I chcę zrobić taką z kolanek, taką ala zetkę, tak jak tu mamy zrobione zetkę do wentylacji. Tak samo tu zrobimy, tu sobie zrobimy to do tego, żeby nam wychodziło wyżej kratka. Taką zaślepkę założymy i będzie, o, będzie elegancko. Dobra, to ja to dzisiaj wycinam. Wziąłem jeszcze tam chyba nożyk, by się zdał prędzej, ale zobaczymy, co się da zrobić. Tak będzie wyglądać. Tylko mówię, jeszcze dojdzie 15, także ja gdzieś tutaj będę musiał obciąć obetnę i wtedy to przyłożę, ale pierw chcę wymierzyć. O. Teraz już tutaj mogę oczyścić. Na to oprzemy 15 styropian. Tylko wcześniej chyba jeszcze, no nie wiem, czy tak robić. Czy tutaj czasem nie puścić tynku, znaczy klej z siatką. Niby tu kostka dojdzie dotąd, ale chodzi o odgryzanie, żeby mi nie weszło pod styropian. Tak zrobili. Jeszcze jedną ręką nie da rady. Bo wchodzi mi za ten, za folię. Źle chłopaki tą folię położyli. Powinno być to przyczepione na listwie. Tak, to by ta folia się ściąga, wchodzą kamienie. I na guzik daje później. Dziurawi się. Niestety wszystkiego się nie dopilnuje. Ale no teraz to już mógłbym ją przyczepić jeszcze listwami. Piachem ją dociśniemy, będzie dobrze. No i jest oczyszczone dookoła. Także całość jest przygotowana. Najgorszy dla mnie będzie tutaj te strony, bo jest wysoko. Dla mnie jest wysoko. Do okna zrobię, ale wyżej tu już mam, naprawdę mam lęk wysokości. Ja się będzie problem, ale jest przygotowane. Teoretycznie było robione to w linii, ale wiecie, jak to jest z tą linią. Tutaj tę stronę to będzie najmniejszy problem. Tu się dostanę wszędzie, ale igieł mam w rynnie. Te sosny rzucają igły. Także jest przygotowane. Sterowiem przyjdzie dopiero za parę dni, ale mówię, dzisiaj biorę ciepło i nie pada. To wykorzystam. A folię muszę wziąć, żeby przykryć, bo no szkoda mi drzewa. Teraz to będzie miał do kominka. Muszę jakiś worek znaleźć. Coś tam znajdę. Dobra. Weźmiemy się teraz za jakąś konkretną rzecz. Na razie tylko tak ogólnie posprzątaliśmy. Klej przyjechał. Styropian przyjechał. To można zacząć oklejać. Dzisiaj już jest późno, ale chociaż zrobić chcę jeden czy tam dwa paski dookoła. Zaczniemy od jednego, żeby sobie złapać, o, już leci, żeby sobie złapać, tak położymy, sobie złapać pion, dlatego jedziemy pierwszym paskiem. Miarkę jeszcze muszę wziąć. Idealnie będzie. Dobra. I później tam się uszczelni pianką. Dobra. Idę po miarkę.
klej urobiony, jeszcze raz przemieszam. Urobiłem za dużo i musiałem przelewać do dwóch wiaderek, ale to nie problem, zaraz się wyrobi. Dobra, biorę miarkę, poziomica jest. Ja będę przemieszywał jeszcze. Miarka. Gdzieś tu była miarka, dobra, szukamy miarki. Odsuwamy się 15. Po pierwsze idzie ten na rok. No dobra. Tu coś mało dałem. Aha. Poziomica. I tak pierwsze trzeba wyprowadzić. O, poziomica wziemy. Złapać pion. Bo poziom powinien być. Poziom powinien być. O, nie ma poziomu? Ja pierdykam. Co tu mamy? No tu jest. Coś podeszło? Nie. Piony. Pion, poziom, elegancko. Jeszcze raz sprawdzimy piony. No jest. No jest. I teraz drugi. Kleimy tutaj. Całego. I trzy placki i starczy. Według mnie wystarczy. O, to muszę odczepić.
tak jest oczko zaklejone, ale widać. Pierwsze wycięcie na rurę już jest, ale dałem dupy, bo mogłem inaczej zrobić, bo tu teraz będzie sztukówka taka bardzo mała. Mogłem dać całego tak i tutaj dać sztukówkę. Ale dobra. Tu wyjdziemy całym sobie stąd. No i tu damy sztukówkę taką małą, dobra. Już jedna niech będzie mała sztukówka. Nie robię, nie powinnaś takich małych sztukówek robić, ale już. W tym przypadku tak zrobimy. Dobra. Zaczyna deszcz padać, jak na złość. No tak było ładnie. Ale na razie taki mały deszczyk nie straszny. Smarujemy. Poziomica. Tu jest dobrze. Tu też będzie dobrze. No i gitara. Ile tutaj mamy? Mniej więcej pójdzie tak. Tu będzie. Muszę nóż naostrzyć. Mam długi nóż, ale jest tępy jak... Kurde. Dobra, to pójdzie tutaj na ten kawałek. Idę po tarkę jeszcze.
już mamy zrobione dwie ściany. Dwie ściany, dwie ściany, to jest pasek jeden. Jedziemy teraz z trzecią ścianą. Zaraz wam pokażę. Tylko rozprowadzę sobie klej. Na pewno fala hejtu się pojawi, że nie tak, że nierówno, że krzywo, że za mało kleju, że za dużo kleju, ale przyzwyczaiłem się już do tego. Nie ma co się... Ja robię tak, tak ma być. Tu widzicie, jest puszczone. Jedna ściana. Tu jest druga ściana. Muszę po ziemice wziąć. Tu jest druga ściana. I się chłodno się robi. Ale dobrze. I dojdziemy z trzecią ścianą. Ojku. Jak to tu wygląda? Witajcie w kolejnym dniu na budowie. Nie wiem, czy wam wczoraj pokazywałem, czy nie, ile zrobiłem pracy. Także pokazuję wam teraz. Zrobiłem dookoła budynku jedną warstwę, taką opaskę. I tutaj przyczepiłem, żeby sprawdzić na próbę, jak ma się ten klej. Dzisiaj sobie zapianuję tutaj niektóre elementy. Ożeż kurde. Klej się w ogóle nie trzyma. Widzieliście takie jajca? Ręką odszedł. Klej mokry. O, żeż kurde, nic nie wysycha. Co to za klej? Gdyby jajec nie było. Nie no, to jest świeży. Muszę przeczytać, ile powinien być, bo mi jest godzina 11. Minęło jakieś, żeby was nie skłamać. To kleiłem koło 17. Piąta do piątej. Z 15 godzin. I co, i klej nie związał? Także było chłodno. Było chłodno, także delikatnie dzisiaj też. Tutaj to się myślę, że utrzyma. Zrobimy jeszcze jeden test dzisiaj. Przyczepimy to ze skrobie. Bo żeby nie było jaj, że się nic nie będzie trzymał ten klej. Bez sensu klejenie moje. Nie chcę mi się odrywać całego arkusza. Ten był pierwszy. Pierwszy. Ale klej mi miękawy jeszcze. Poczekamy, ile on wiąże. Teoretycznie 2 dni osiąga swoją pełną właściwość, tak wyczytałem. Ale tak to takiej informacji ogólno czystej nie ma. W każdym razie 15 godzin przy temperaturze plus 3 stopnie. Słabo to wygląda. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Zrobimy jeszcze jedną próbę. I zaraz przyczepię. Urobię je. No, wiatr się zrywa. Mam miejsce. Poleci, ale wyjąłem sobie, żeby było mi łatwiej. Dzisiaj chcę pojechać tą ścianę tutaj. Żeby dojechać tutaj do góry. I później drugą ścianę, żeby z pianą mogli mi wejść. Podbitkę jeszcze zrobić, tylko nasza robota, roboty tutaj. Dobra, no co, urabiamy i tyle, nie ma co gadać. Pokażę wam jedną rzecz, jak tutaj mi wychodzi. Ta wkrętarka, odejdź ty na razie na bok. Jak tu nam wychodzi pod tym małym okienkiem. Tu nam wychodzi na styk. Ta pianka pójdzie. Ale, że ja tak nie chcę, żeby tutaj był arkusz, to stwierdziłem, że puszczę ten styropian w pionie. Tutaj do drzwi tutaj wytnę, żeby nie było żadnego, żeby nie było pęknięć. I tu tak samo zrobię drugi, a tu wstawię tylko element. To będzie najlepsze rozwiązanie, dlatego żeby mi
no, uniknąć jakichkolwiek pęknięć. Byśmy zrobili tutaj i tutaj dali drugie, to jest szansa, że tu może trzasnąć do tego okna. Nie powinno, ale może. A jak puścimy sobie, tutaj do góry, to nam ładnie tutaj wejdzie. I tak też właśnie trzeba zrobić. No dobra, to ja sobie wymierzę i dotnę i wam pokażę. I będzie coś takiego. Już lepiej zachowane niż jakby było, bo będzie cały element. I tak samo z drugiej strony trzeba zrobić i będzie pięknie. I później tutaj też puścimy cały miarkiem. O, nie mam miarki, ale zobaczymy, ile tu będzie. To jest metrówka. No, cały arkusz. Jakbym wstawił cały arkusz tutaj znowuż, to też by nie było źle. No bo 50 dawać, by była 1,50. Gdzie jest 50? Tu jest 50. 1,50. Albo dać 1,50. I drugi dać właśnie. I już dać w poprzek. I wtedy będą dwie elki. O. No, to może być dobre. Trzeba klej urobić. Chyba mało, nie starczy mi na to przyklejenie. Ale to sobie wytnę drugi od razu. Dobra. Wycinam i urabiam klej. Tak, także tak to będzie wyglądać. Takie elki. No, wyjdziemy fajnie w ten sposób. Sobie tutaj. I później tutaj piątkę. Na łuki dam piątkę styropian. Ze względu na 15 nie wygnę, tak? Nie ma takiej opcji. Poza tym 15 będzie za grube. Piątka wystarczy. No, tu jeszcze nie daliśmy. Później do okna obrabiał. Tutaj daję te listwy. Także spokojnie. Nie panikujcie, że tak jest. Ale tak ma być. Gdzie jest poziomica? Tam jak zwykle. Trzeba iść po poziomicę, sprawdzić piony. Ej, kurczę, wszystko. Powiem wam, że samemu jest to do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia samemu. Ale kurczę, jedna osoba do pomocy to zawsze ułatwia. Zawsze. I tutaj parapecik wejdzie elegancko. Się obrobi. Nie lubi, jak klej wystaje. Wejdzie na okna, bo później ciężko zdomywać. Także robimy to na bieżąco. O. Tutaj później listwę się przyczepi, ładnie się obrobi. Będzie gitara. Będzie pan zadowolony, jak to mówią. Jedna sprawa w tych drzwiach. Tutaj elegancko, no ten zakład zrobię taki sobie centymetrowy, żeby izolacja była.
Natomiast z tej strony, no zobaczcie, jakie to są zawiasy, to nie ma opcji, żeby kurczę zrobić ładnie. Dojdzie mi to. No muszę przede wszystkim drzwi zdemontować, żeby tutaj obrobić później klejem. Ale drzwi będą zdjęte. Zawiasy, akurat to nie problem zdjąć zawiasów. Tylko, że są ciężkie. Ale zdejmę z zawiasów, obrobię i założę z powrotem. Dobra, urobiamy. Kleje następne, no. Niestety pogoda mnie wygoniła z dworu. Zaczęło padać, już raz padało, troszeczkę potem mniej, potem znowuż. Ja stwierdziłem, że nie no, że wiatr jest, pada, w mokrym galancie, zimno mi się zrobiło. Stwierdziłem, nie, kończę. Kończę na dzisiaj klejenie. Jutro ma być pogoda, także jutro będę kleił. A ja mam co robić, bo wezmę się teraz za malowanie pokoju.